Sponsorem programu Czas na Wege jest firma Decker, właściciel marek House of Asia, Livity oraz House of Orient. Bakaliowy e-sklep badapak.pl, prowadzący sprzedaż hurtową i detaliczną produktów spożywczych. www.badapak.pl. Prowadzącą ubrała firma FaceUp. Charakteryzacje i stylizacje teatralne i telewizyjne. Zapraszamy na pierwszy w tym roku wiosenny program Czas na Wege, a w nim Mika Urbaniak od kuchni, fenomen słowa dieta i książka, której głównym bohaterem jest ziemniak. Miłego oglądania! Witamy w naszej kuchni. Naszym gościem jest dzisiaj Mika Urbaniak, artystka przez duże A, ponieważ ktokolwiek spotkał się z twórczością Miki, dobrze wie, o czym mówię. Mika, dzisiaj troszeczkę w innej roli, bo pokażesz swoje kulinarne umiejętności i zdolności. Powiedz mi, co dzisiaj przygotujesz. Okej, zrobimy dzisiaj curry warzywne z pastą tikka, trochę bardziej delikatne, też troszeczkę ostre. No. Zanim przejdziemy do gotowania, mam jeszcze takie istotne dla mnie pytanie i pewnie też dla naszych widzów. Jaki jest twój stosunek do wegetarianizmu? Ja uważam tak, że każdy musi znaleźć dla siebie odpowiedni sposób na odżywiania. I wierzę, że nie dla każdej osoby pewna dieta jest, powiedzmy, skazana. I każdy musi poznać, jak się czuje właśnie żyjąc bez mięsa. I ja mam właśnie takiego podejścia do tego, że każdy musi sam sobie odnaleźć tą drogę. Ja wiem po sobie, że ja miałam okresy, kiedy jadłam bardzo czysto, nazwane czysto, makrobiotyzm, i to też jest podobne do wegetarianizmu. I wiem, że ja wtedy zawsze miałam najwięcej energii i staram się, jak mam takie okresy, powiedzmy, znowu zmian diety, to wchodzę bardziej właśnie w lepsze rzeczy, mniej mięsa albo w ogóle bez mięsa. I czasem mi to wychodzi i czasem nie. Dzisiaj przygotujemy twoją potrawę z kaszą bulgur. Dobra. To jest fajny zamiennik ryżu, bogaty w błonnik, potas i magnez, co bardzo istotne, ale też warto zaznaczyć, że to jest niestety kasza, którą nie mogą spożywać osoby stosujące dietę bezglutenową, bo posiada gluten. To jest bardzo istotne dla niektórych osób. Podgrzewamy troszeczkę oleju. Ja zawsze robię na czuja. Ja odkryłam dla siebie, ogólnie jeśli chodzi o gotowanie, że kroję może nie jak profesjonalny kucharz, albo że dokładnie, że musi być wszystko takie perfekt. Trzeba być sobą w tym, tak jakby na luzie. I wrzucamy pierw cebulę i potem dodaję czosnek, bo czosnek szybciej się smaży, tak? Mhm. Szybciej. Okej. Okay. Mika, tematem tego odcinka są diety. Jak ty się zapatrujesz na dietę? Ja bardzo lubię sałatę, ale też bardzo lubię zupy. Ale zupy takie właśnie warzywne i zdrowe, i właśnie staramy się, żeby się przerzucić na jedzenie właśnie takich sytych zup zdrowych, z warzywami, z brązowym ryżem. Nie jest to dla mnie zawsze łatwe, tak jakby wprowadzam te zmiany i czasem idę do przodu kilka kroków i znowu parę tak jakby kroki do tyłu, ale nie poddaję się. Dla pewnych osób, tak jak ja, robiąc takie skrajne zmiany, są bardzo czasem ciężko i trzeba znaleźć sposób na siebie. Zamiast myśląc o tym, nie piję kawę, nie jem sera, nie jem mięsa albo coś, dodaj coś. Zamiast nie mogę tego, co ja mogę. To zawsze mi pomaga, że tak jakby mogę jeść to, dodaję to zdrowego, jeszcze nie odrzucam, ale powoli, żeby... Bo tak, organizm musi się do tego przyzwyczaić i to trwa. I człowiek nie może się tak za bardzo trzymać i okej, wszystko rzucam jutro, nie palę, nie piję, nie jem tego i po prostu i potem jest wariactwo, nic nie wychodzi i znowu nie w druga strona. Trzeba tak delikatnie podchodzić do siebie i też mieć radość z tego wszystkiego, bo chodzi o bycie tak zdrowym, szczęśliwym, tak? Czuć się dobrze. Okej, wrzucamy czosnek. I też ja bardzo lubię czosnek, to ja zawsze sporo daję, a jak ktoś lubi mniej, to i to niech się posmaży.
troszeczkę. Ja bardzo lubię jeść. Bardzo lubię, jak mój chłopak dla mnie gotuje. On akurat jest bardzo wprawiony w tym. I dla mnie to jest coś takiego, że jak muszę, to zrobię i mam satysfakcję potem. Ale mam takie podejście do tego, że wolę jak ktoś inny i zawsze mam takie wrażenie, że jak ktoś inny gotuje, to będzie smakować lepiej. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Dodajemy 2 łyżeczki przecieru i 2 takie duże łyżeczki curry paste. Wrzucamy i mieszamy. Bardzo aromatyczny ten zapach. Sporo tutaj pokroiliśmy. Chyba troszeczkę za dużo, to wrzucę niecały ten. Oj! Spadła papryka do wody. Czy to będzie ok? To będzie ok. Bakłażan. Jak chcesz, żeby były bardziej rzadkie, to dodajesz trochę wody. A jak chcesz, żeby było bardziej syte, to pozwalasz, żeby ta woda wyparowała. Jak zacznie gotować, jak woda zacznie się gotować, to tak mniej więcej 25 minut. Mika, może nasze warzywa już są gotowe? Zobaczmy, dobra, jaka jest sytuacja. I voilà, jest gotowe. Serwujemy nasze piękne, ugotowane, smaczne warzywa. Słuchajcie, wygląda to i przede wszystkim pachnie przepięknie i na pewno jest bardzo smaczne, co zaraz spróbujemy. Do tej potrawy można dodać to, co kto chce. Rozszponkę, orzechy, słonecznik, seler naciowy, suszone pomidory, więc każdy może stworzyć potrawę taką, jaką chce, podstawę mamy. Mika, zabieramy się do jedzenia, co? Absolutnie. Zapraszamy. Zastanawialiście się kiedyś nad magicznym znaczeniem słów? Jednym z takich przykładów jest wyraz dieta. Nasz specjalista wyjaśni jego fenomen. Fenomen diety zaczyna się w głowie. I to właśnie głównie na wiosnę. Dlaczego tak się dzieje? Zimą odbieramy zupełnie inne rodzaje bodźców. Siedzimy w ciemniejszych pomieszczeniach, przyjmujemy mniej światła, zupełnie inaczej się odżywiamy, ponieważ nasz organizm potrzebuje więcej energii. Poza tym spożywamy innego rodzaju produkty, nie są to produkty świeże. Wiosną zaś budzimy się do życia wraz z przyrodą, z tym, jak ludzie do nas się zwracają, tym, co widzimy na ulicach, ale także odbieramy przekazy medialne i niestety te przekazy pokazują nam: wyglądaj świetnie, wyglądaj tak jak gwiazdy, jak modelki, a niestety to jest bardzo często zgubne, bo długo na tych dietach nie wytrzymujemy, a przede wszystkim te diety są szkodliwe dla naszego zdrowia. Najlepsza dieta jest taka, po której się dobrze czujemy. Czyli każdy ma jakieś swoje ulubione pokarmy, które sezonowe, wiosenne, czy to są owoce, czy to są warzywa, i po prostu dobranie do swoich potrzeb, do swojego organizmu takich pokarmów, po których nie tyjemy, czujemy się dobrze, pełni energii, wyjście na świeże powietrze, spacery, sport. To nam daje dużo witamin, dużo energii, przede wszystkim witamina D3, która wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie.
Książka wydawnictwa Druga Strona. Zdrowie bez recepty. Poleciłabym Zdrowie bez recepty McDougalla, ponieważ mimo tego, że jest to książka o żywieniu, nie jest napisana językiem naukowym, skierowanym do żywieniowców, ale przede wszystkim jest napisana lekko, przyjemnie. Autor wrzuca bardzo dużo anegdotek, swoich doświadczeń z pacjentami. Jest też kilka historii pacjentów, rzeczywistych ludzi, którzy przeszli na tą dietę, mieli problemy, poradzili sobie z nimi, więc jest to bardzo inspirujące na pewno dla każdego, kto chciałby spróbować takiej diety. Dodatkowo, bardzo podoba mi się to, że autor podzielił książkę na dwie części. Jedna jest bardzo teoretyczna, gdzie mamy dużo faktów. Wszystko jest oparte na wiarygodnych badaniach naukowych. Potem mamy spis tych badań, także jeżeli ktoś jest jeszcze bardziej zaciekawiony tematem, może go zgłębić na własną rękę. Jest też druga część, w której mamy opisane, jak w praktyce wprowadzić te zasady do swojego codziennego życia. Jest bardzo dużo trików kuchennych. Jest nawet rozdział poświęcony temu, jak robić zakupy, na co zwracać uwagę, jak czytać etykiety. I co ważne też dla mnie, jest bardzo dużo przepisów, pysznych przepisów, które zachęcą i zainspirują na pewno każdego i każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zdrowie bez recepty. Sponsorem programu Czas na Wege jest firma Decker, właściciel marek House of Asia, Livity oraz House of Orient. Bakaliowy e-sklep badapak.pl, prowadzący sprzedaż hurtową i detaliczną produktów spożywczych. www.badapak.pl. Prowadzącą ubrała firma FaceUp. Charakteryzacje i stylizacje teatralne i telewizyjne.